Wujek Krzysztof opowie Wam teraz o rozładunku granulatu siarki w Tauronie Tyskim, a dokładniej o tym, jak wprowadził mnie ochroniarz z bramy wjazdowej w błąd. A było to tak. Ogólnie okolice znałem, no bo przejeżdżałem obok tego Tauronu wielokrotnie, ale nigdy tam nie wjeżdżałem, bo do tej pory nie było po co. No ale na powrocie właśnie miałem taki ładunek granulatu siarki w big bagach. No i pojechałem z tym do Tychów. Rozładunek miałem tam na rano. Przedział godzinowy między 8 a 12. Więc pojechałem tak na 8. No i tak. O kurde, to pstryk, a to fajna górka. Bym się nadział jak jabłuszko na jeża w kreskówce. No i tak sobie właśnie przejrzałem Google Maps, szukając optymalnego wjazdu właśnie tam na rozładunek. I tak myśląc, że są tam tylko dwie bramy wjazdowe, z czego jedna wygląda na taką typowo towarową, a drugą tam normalnie dla pracowników, czy tam dla zarządu, jakkolwiek to nazwać. Może dla mniejszych aut, bo może ciężarówka na wysokość by się tam nie zmieściła, chociaż może mniejsza z tym. No to wybrałem właśnie tą bramę towarową, podjechałem tam pod szlaban, idę z tymi papierami do ochroniarza, a on tak patrzy, mówi, że to nie ta brama. A ja się pytam, to ta następna, tak? A on mówi, nie, nie, mamy jeszcze trzecią. No i wytłumaczy mi, że tam muszę minąć właśnie te dwie bramy pierwsze i tam potem będzie droga w prawo, jak na hotel jakiś, i że tam do końca i tam będą ciężarówki stały, że tam wszystkie ciężarówki wjeżdżają i tam jest waga i tak dalej, nie? A mówię, dobra, no to wpuści mnie za ten szlaban, nawróciłem tam i pojechałem. Właśnie wjeżdżam w tą drogę w prawo. Nie pamiętam już, czy tam był asfalt, czy z kostki to było wyłożone, mniejsza z tym, to mało istotne. Potem utwardzone podłoże się skończyło, no i zaczęły się tak zwane kurwidoły. Czyli typowa ziemianka z różnymi zagłębieniami terenu. Także rzuciłem sobie jakiś niziutki bieg typu połowę dwójki. No i turlałem się. No i właśnie zobaczyłem, że jest cała kolejka ciężarówek. Tam był, o, takie kurde krzaki, lasy. Ta ziemianka. Tam potem był łuk. Już przed tym łukiem kolejka się zaczynała. Stanąłem za jednym. Podchodzę do gościa i się pytam, czy to jest wszystko kolejka do tego Tauronu, nie? Bo ja tu pierwszy raz mówię, że tak, że on tu już stoi tam, nie wiem, kilka godzin. Przykładowo 3 godziny i to się nic nie ruszyło, nie? Ja sobie myślę, no to zajebiście, to ja liczę na jakiś szybki rozładunek, że nie będzie żadnych kolejek. Z tym, co ja przyjechałem, wjadę, rozładują, wyjadę, nie? Tu się okazuje, że mogę odstać pół dnia. A ja mówię, że przywiozłem granulat siarki, a on, że oni tu wszyscy stoją z czymś innym, że jak ja mam coś innego, to może wjadę bez kolejki, nie? Żebym poszedł tam na wagę zapytać. Dobra, no to zostawiłem klamota, wziąłem papiery, poszedłem z buta właśnie tam do tej wagowej. Mówię jej, że przywiozłem właśnie granulat siarki w big bagach. Ona zaskoczona, nie wie w ogóle, o co chodzi. Się pyta, czy to trzeba ważyć. Ja mówię, że no raczej nie, bo to na sztuki tam. Każdy big bag waży tonę. No. Nie pamiętam nawet już, ile tego miałem. 24 czy mniej, to mało istotne. Ja mówię, że no raczej się tego nie waży, że to wszystkie mają podobną wagę. Także łatwo to policzyć. Ona tam zaczęła wydzwaniać, bo ona mówi, że ona tu pracuje, ale jeszcze się nie spotkała, żeby coś takiego tu przyjeżdżało, nie?
tutaj na wagę, na ten wjazd przez tą bramę. Ona zaczęła tam dzwonić, potem dałem jakiegoś gościa do telefonu. Ja mówię, że właśnie byłem na tej innej bramie i tam mi ochroniarz powiedział, żebym tutaj przyjechał, że tą bramą ciężarówki wjeżdżałem, a on mówi, że tak, ale to co ja przywiozłem, właśnie powinienem wjechać tamtą bramą, co byłem najpierw, żebym zawrócił, żebym pojechał właśnie tam, gdzie byłem wcześniej i tam ktoś po mnie przyjdzie, nie? Kurde, to ja straciłem, no nie wiem, no z pół godziny przez ochroniarza. Wracam, podjeżdżam pod ten sam szlaban, ten sam ochroniarz, mówię mu, że jednak tutaj muszę wjechać, nie? A on mnie przeprosił, że właśnie, że on mnie źle pokierował, bo że on nie wiedział, bo wszystkie ciężarówki tam jeżdżą, nie? Jak się okazuje, jednak nie wszystkie, no bo raczej nie jestem pierwszy, który przywiózł tą siarkę. Swoją drogą prześmierdłem tym. Skoczyłem potem na naczepę, próbując to jakoś zabezpieczyć. No i potem czułem przez całą drogę, jak tutaj zajeżdża tą siarą. Normalnie jak z butelki Komandosa. Oldschoolowe wino. A propos wina. Nie wiem, czy to na nagraniu będzie widać, ale tu jest piwny punkt. 1410 zadowolonych, 14 abstynentów. To takie nawiązanie do znaków czarnego punktu. Bardzo fajny znak. Kermitowi się tutaj podoba. Podobało, bo go teraz ze mną nie ma. Co to ja mówiłem? No. I tam przyjechał po mnie, czy tam przyszedł po mnie właśnie jakiś magazynier, nazwijmy go. Pokierował mnie, gdzie tu wjechać. No i powiem szczerze, że zawrócić tam trzeba było się nagimnastykować. Jeszcze tam stało jakieś auto. Nie wiem, co oni tam robili. Jakieś przewody tam wisiały. Nie wiem, nawet nie wiem, jakaś tam firma przyjechała, coś tam sprawdzali, podłączali. Nie, no tak wisiał jakiś przewód elektryczny, że mówię, kurde, no nie wiem, czy pod nim przejdę. On mówi, to się podniesie, nie? No to wpuściłem się właśnie tam przodem i musiałem tak dosyć mocno się złamać, żeby zawrócić, no bo plac za mały, żeby zawinąć jadąc do przodu, więc wpuściłem się w taką boczną dróżkę pod tym właśnie przewodem. No, udało mi się nawet, ale patrzyłem na opony, no to cierpiały, naprawdę cierpiały. Niczym za czasów dystrybucji. No i rozładunek, wiadomo, boczny. Otwarłem najpierw lewą stronę. Ściągnęli te big bagi. Potem się przestawiłem do drugiego krawężnika. Otwarłem prawą stronę. No i tak to właśnie ochroniarz mnie wychujał. Czyli jednak Krzysztof miał dobry zmysł, wybierając na samym początku ten wjazd. Tylko niekompetentny ochroniarz udzielił mi błędnych informacji. I teraz wyobraźcie sobie, gdyby takie coś mnie spotkało w jakimś kraju, który ma dziwny język, na przykład na Węgrzech. Dogadaj się z Węgrem. Jak tam ani security, ani wagowa raczej nie operowaliby językiem angielskim, no byłoby ciężko ogarnąć temat. Chociaż kiedyś pojechałem na Węgry, jeszcze woziłem te stal w kręgach do fabryki Siemensa, jak dobrze pamiętam. Jakoś się tam z nimi dogadałem. Do dzisiaj nie wiem jak. O, tam z jakąś babką z biura, coś tam po angielsku, to mniej więcej wytłumaczyła, gdzie z tym jechać. Dałem tym Węgrom te papiery, jakoś to ogarnęło się. Ale nie, ja to jestem krajówkarz typowy. Co u siebie, to u siebie, tam jakoś nie ciągnie za granicę. Po kraju się pięknie jeździ. Proszę bardzo, jakie fajne widoki. No, dzisiaj pogoda dopisuje 26 stopni. Lecę sobie za innym Volvo. Lecę do Warki. Znowu buteleczki na Desperadosy. Co ciekawe,
Rozładunek mam na jutro, na godzinę 9 rano. I załadunek na powrót też mam u nich. Uwaga, również na godzinę 9:00. Taka sytuacja. Nie ma rzeczy niemożliwych. Można się rozładować i załadować na jednej godzinie. Naczepę odstawię na stanowisku rozładunku, odepnę ją, pojadę samym ciągnikiem na załadunek. Tak to widzę. No bo jak to inaczej ugryźć? Inaczej to się chyba nie da. Dobra. To miał być film o ciekawym przypadku z Tauronu. Także kończę. I lecę w kierunku Jędrzejowa. A tutaj pani sprzedaje gumy jagody. Dobrze, koniec.